Tato, yeah. Tak? Yeah, pomożesz mi? Odezwałeś się, więc nie śpisz. O co chodzi? Szukam... Skoro nie chcesz słuchać o szynce... Szynce? Szukam prezentu na Dzień Matki. Lubisz szyneczkę? Pytam poważnie. Nie chcę jej znowu dawać głupich kwiatów, tylko coś fajnego. Wkraczasz na niebezpieczną ścieżkę. Lepiej jest obniżać poprzeczkę. Żeby co roku dostawała coś ładniejszego, żeby nie podnosić tej poprzeczki. Weź przykład ze mnie. Co roku z samego rana daję mamie coś z moją twarzą. Koszulkę z Billem, kubek z Billem, biluszkę, poduszkę z twoją twarzą. W tym roku dostanie Billerynę. Że też nie męczą cię koszmary. Utulam głowę w biluszkę. Na dwie zniżka. Byle do przodu. Do zobaczenia w sobotę, mama. Nie może się doczekać Dnia Matki w Palm Court. Tej waszej corocznej herbatki? Herbatki z klasą. Z klasą. Ja też dolewam rumu. W tym roku po raz pierwszy zabieramy Lauren. Już się cieszę. Przebierzemy się, będą kwiaty i świece. Jak w kościele, tylko nudniej. To będzie twoja próba dojrzałości. Na pierwszej herbatce z klasą poczułam się kobietą. Herbatka z klasą? Wchodzę w to. Wstęp tylko dla dziewczyn. Przebierz się za mnie, pożyczę ci sukienkę. Tę fioletową, którą przymierzałeś. Grałem w sztuce. Wybierz, po której stronie grasz, synu. Billy, to twoja mama. Otwórz drzwi. Miło, że wpadasz bez zapowiedzi. Ten Dzień Matki spędzimy razem. Nie musisz dawać mi żadnych prezentów. A Johnny? Po co za niego wychodziłaś? Nie jest moim synem, chociaż czasami wykrzykuje o mamo. O mamo. Poza tym odwiedza swoją matkę w St. Louis. Dlaczego nie pojechałaś z nim? Nie lubię jej. Ona nie zna umiaru w manipulowaniu ludźmi. Jak on z nią wytrzymuje? Jest ciężko i codziennie traci się kawałek duszy. Chyba, że żałujesz mi jednego dnia. Ja przez cały dzień cię rodziłam. Musiałam przeć i przeć. Dobrze, wyszedłem już. Wystroimy się i pójdziemy do eleganckiej restauracji. Eleganckiej. Jak herbatka z klasą w Palm Court. Zabierzesz mnie? Nie, ale wiesz, kto to zrobi? Judy. Byłoby cudownie. Zawsze marzyłam o herbatce w Palm Court. Podobno jest szykownie. Muszę wziąć pieska. Cześć, Louise. Zgadzam się z przyjemnością. A jakie było pytanie? Billy powiedział, że zabierasz mnie na herbatkę, co? I tak się wybierasz. Dodatkowa osoba cię nie zabije. Ale ktoś może zginąć. Idziemy z Lindą, Lauren i moją mamą. Zarezerwowałyśmy czteroosobowy stolik. Lauren nie chce iść. Weź mamę. Pozwól na chwilę do kuchni. Nie zwalaj mi jej na głowę, popsuję wieczór. Cztery kobiety przy herbacie i koreczkach. Tego się nie da popsuć.
To wyjątkowa okazja. Pierwszy raz z Lauren. A twoja matka skupi całą uwagę na sobie. Przesadzasz. Zgodzili się dać nam większy stolik? Dzwoniłaś? Musiałybyśmy przyjść rano, ale dzięki temu odwiedzimy później dom mojej młodości. Oddzwonimy? Robimy to z siostrą od lat. To nasza rodzinna tradycja. Nie będę wam zakłócać tradycji. Dziękuję, że to rozumiesz. Rozumiem, że będę jedyną niezaproszoną kobietą w rodzinie. Jeszcze raz dziękuję. Niech ktoś otworzy. Jestem zajęta. Ja też. To tylko my. Zmieniłaś fryzurę? Ubyło ci 5 lat. Dzięki, mamo. Ja też zapuściłam włosy. Nie zauważyłaś? Zauważyłam. Nadrobiłyście wczoraj zaległości? Rozmawiałyśmy bez końca. Było wspaniale, ale następnym razem nocuję u ciebie. U mnie masz własny pokój. Tu musisz spać na wgłębieniach po tyłku Billa. Za to ile tu życia. A u mnie co, śmierć? Śmierć? Nie, ale mniej życia. Mama przyjechała. Jestem zajęty, moja mama. Helen! Jak ci się spało u Lindy? Czułaś kota? Jakbym spała w kuwecie. Napijesz się? Za wcześnie na martini. Poproszę wódkę z sokiem. Hop, hop, tu mama. Przyszła Louise i jej głos. Co słychać? Wyszłam za mąż. Słyszałam, gratuluję. Tylko niech pi z Azjatów jest Japończykiem. Nie zamierzałam. Każdy to robi. To nieprawda, że są marnymi kierowcami. Chociaż Johnny akurat tak. Skoro o kierowcach mowa, gdzie mój drink? Sprawdzę. Tina, chodź do babci. Którą wolisz? Powiedz. Mamo! Lauren! Cieszysz się, że idziesz z nami, Lauren? Tak. Mam niespodziankę. Jaką? Nie zapraszasz mnie na herbatkę przez wzgląd na tradycję. Popieram, dlatego ustanawiam własną tradycję. I bardzo dobrze. Spędzę Dzień Matki na zakupach z Lauren. Bomba. Od rana do wieczora. Bomba. Lauren idzie z nami. Przecież się cieszysz. $100 kupon jest ważny tylko dzisiaj. To najlepsza tradycja świata. To jeszcze nie tradycja, nie robiłaś tak nigdy. Na herbatce też nie była. W czym twoja tradycja jest lepsza od mojej tradycji? Przestań mówić tradycja. Nie mam prawa głosu? Skoro woli iść z mamą, z nami pójdzie za rok. Nie, jest Dzień Matki i spędzisz go z matką. Ty ze swoją, ja ze swoją i będzie wielka kupa radochy. Pójdę, umiem do niej przemówić. Niezręczna sytuacja. Wracajmy do mnie. Nie aż tak niezręczna.
Jeśli ktoś jeszcze nie pił, jedźmy do szpitala. Dlaczego? Dźgnęłam twoją matkę na żywo. Nic jej nie będzie, kilka szwów. Nie rozumiem, co się stało. Dźgnęłaś moją mamę nożem. Zaszła mnie od tyłu. Odwróciłam się, trzymając nóż i... dźgnęła się. Niechcący. Lekkie draśnięcie. Zaimponowałaś mi. Wszystkim nam to chodziło po głowie, ale ty... jedzie. Wybacz mi. Przepraszam, myślałam, że coś trzymasz. Nazywam się dr Gibbons. Mój syn i jego urocza żona, która mnie dźgnęła. Jak się czujesz? Dobrze jak na kogoś, kto właśnie wyszedł ze śpiączki. Nie byłaś w śpiączce, tylko zemdlałaś. Nie wiedziałam, że jesteś po medycynie. Jakieś wskazania? Zmieniajcie opatrunek dwa razy dziennie. Niech bierze proszki przeciwbólowe i proszę przeczytać ulotkę. Kontrola gniewu? To był wypadek. Proszę się uspokoić. Niech pan ją przekona. A pani niech oszczędza rękę. Nie poradzę sobie sama. Ktoś musi mi gotować, myć włosy. Jak ja wciągnę pończochy? To nie ja ją dźgnąłem. Szykuj się do wyjścia. Jestem gotowa. Położyłam ci na łóżku sukienkę. Usiadłam na niej, wkładając spodnie. Nie mogę ubrać się jak chcę? Tyle dla ciebie robię, mogłabyś się raz poświęcić. Było nie było. Mamy Dzień Matki. Włożę tę głupią kieckę. Albo jakąś inną. Zaraz pomogę ci wybrać. Wszystkiego najlepszego. Podekscytowane? Bardziej już nie będę. Źle spałam, bo ktoś bełkotał przez sen. Nie mówiłam przez sen, tylko opowiadałam ci, o czym marzę. W takim razie... powodzenia. Też jestem skonana. Louise zagoniła mnie do pracy. Gotowałam, sprzątałam, a kiedy próbowałam się odezwać, pokazywała tylko ramię. Mogłaby już odpuścić. Dziękuję. Przyjechałabym sama, ale zostałam ugodzona nożem. Przyniosłam brudy. To trzeba uprać ręcznie. Uprałabym sama, ale jak wiesz... upiorę później. Wszystkiego najlepszego. Co tu robisz? Miałbym później zabrać cię na obiad. Nie chcę się przejadać przed herbatką z moimi paniami. Skąd pomysł, że idziesz z nami? Kultura nakazuje, żeby zapraszać na herbatkę osobę, którą dźgnęło się nożem. Co racja, to racja. Do kuchni. Zakład, że wróci cały we krwi? Twoja kolej. Teraz ty biegaj za nią, póki ten koszmarny dzień się nie skończy. Jesteś moim dłużnikiem. Wciągałam jej pończochy. A co gorsza, ściągałam. Postaraj się i nie dawaj jej byle czego z własną twarzą. Czyż nie miło się wystroić i poudawać wielkie damy? Nie pijesz herbaty? To jest herbata mrożona z wódką. W końcu to także mój dzień. Źle się bawisz, Judy? O dziwo, czuję się winna z powodu Louise. Jak ona to robi? Nie przejmuj się nią, nie ma tu jej. Jest.
Drąży i drąży, aż człowiek nie wyrabia i ma ochotę udusić ją tymi pończochami. Elegancki lokal, prawda? Będziemy udawać, że mama nie miała załamania nerwowego? Kochanie, Louise nie popsuje mi tego dnia. Zapomnę o niej i będę się dobrze bawić. Tak, trzymaj. Dla niej to samo, co dla mnie. A dla mnie dolewka. Zaczyna być miło. Cieszę się. Proszę nam zrobić zdjęcie. Siostrzyczki? Dzięki. Uśmiech? Cholera. Może być. Co tu robisz? Mama chciała odpocząć w hotelu Drake. Jest tutaj? Na dole. Miałaś być w Palm Court. Przy hotelu Drake. Ona nigdy nie rezygnuje. Jeśli spodziewa się, że powitamy ją z otwartymi ramionami... To była ona? Nic jej nie będzie. Była rozluźniona, po środkach znieczulających, więc miękko upadła. Dobrze, że ją najpierw dźgnęłaś. Nie mogę w to uwierzyć. Myślicie, że to nie wypadek? Zepchnęłam ją celowo? Na to wygląda. Wszystko widziałem, to był wypadek. Nie było mnie jednak przy scenie z nożem. Doprowadza mnie do szału. Wszystko musi być po jej myśli. Wiem, jak to jest. To znaczy? Nic. Jestem do niej podobna? Zaciągnęłaś mnie na herbatkę. Jest Dzień Matki. Nie wystarczyłoby, że ci przygotuję śniadanie, jak zwykle? Wolałaś mnie szantażować emocjonalnie, żebym się przebrała. Urodziłam cię, więc mam chyba prawo, żeby cię... O mój Boże. Jesteś taka sama. Ożeniłem się z własną... O mój Boże. To już się nie powtórzy. Nie chcę nikogo szantażować emocjonalnie. Wybaczam ci. Nie chcę cię złościć. Widziałam, co potrafisz. Wybacz mi. Pamięta doktor mojego syna i jego uroczą żonę, która mnie dźgnęła i zrzuciła ze schodów? Nie zajrzała pani do ulotki. Idźcie po samochód, zostanę z nią. A więc tak umrę? Nie chciałam ci zrobić krzywdy. Czasami tracę przez ciebie nerwy. Może dlatego, że rozpoznaję w tobie własne cechy. Cechy czy całą siebie? Obie jesteśmy matkami i obie tak samo uparte. I bardzo kochamy nasze dzieci. Jesteś dla mnie jak córka. Trochę zazdrościłam Helen, że macie tylko dla siebie. Kochana Louise, mów mi, mamo. Nic nie mów, jesteś osłabiona. Zawieźmy cię do domu. Torebka. Przynajmniej mamy szpital pod ręką. Podać coś jeszcze? Dziękuję, czekam tylko na mamę. Poszła do toalety. Coś długo jej nie ma.
A to pani mama tam siedzi? Fajnie, że was poznałam. Za najlepszy dzień matki w moim życiu. Co tu robisz? Przy tym stoliku jest więcej życia. Wersja polska MTV Networks Polska. Tekst Michał Orzechowski. Nadzór merytoryczny Michał Wdowiak. Czytał Paweł Bukowicz.